To znacznie nie resabę za mnie, no. No tak, prosiliście w wielu wiadomościach, mówiliście w wielu mailach, żeby już nie było Włodka. Spełniliśmy, oczywiście za obopólną zgodą, wasze prośby. Teraz lekko stończy, będzie tylko ze mną, będzie super śmiesznie, imprezy, nie będziemy mówić o uczuciach, żadnych takich rzeczach, tylko żeby było śmiesznie, no nie dam rady sam, wróć, Włodek. Śmiesznie, żeby było, będą TikToki, będziemy pokazywać. Włod. Co? TikToki, no bo nie umiem sam. Musisz być, chodź. No nie. Olix. Muszę szybko odpisać na wiadomość. No bo z Olixa. Szybko tak. Teraz. Bo pan się zgodził obniżyć cenę ze 140 na 130. Ja powiedziałem chętnie, to poproszę. Co? Czego? Pad do PS5. A mógłbyś, Karol, poprowadzić LS-a tak z klasą? Nie, dzień dobry państwu. A czy to jest SDLS? To nie jest to może być LS, to może być program? Program taki, wiesz, publicystyczny. Ale ty razem ze mną prowadzisz? Tak, o, razem. Okej, okay, dobrze. Dzień dobry państwu. Witam, Karol. O, dzień dobry. Środowy odcinek naszego nowego programu, kiedyś lekkostronniczy, na waszych ekranach. Witamy w naszym nowym programie. Moim następnym gościem jest Karol Paciorek. Dzień dobry państwu. Jak zawsze, moim gościem jest Włodek Markowicz. Dzień dobry. Uważam, że kolejnym tematem, który powinniśmy poruszyć w naszym programie publicystycznym i zgodziliśmy się tutaj obopólnie, jest temat filmu, który wywołał ogromne poruszenie w sieci w ciągu ostatnich tygodni i to podczas świąt. O, czego opisałem? Tak, bierz paczką nad... Piję, by zapomnieć. Transakcja zaakceptowana. I teraz już za dwa dni będziesz miał pada do PS. Ale drugiego czy pierwszego? Drugiego. A z kim będziesz grał? Z Niną. Okej, okay, to jest, bo ja nie wiem. Chodzi, no widzisz, tak to jak... To pójdzie do deseru tak bardzo. Ola takie właśnie rzeczy najbardziej do deseru lubi. Wyciąga. Nie, bo tam się ktoś zastanawia, skoro odcinek ma 40 minut, a odcinek trwa 15 minut, to co jest z tych pozostałych 20 minut? No to! Nudy? Wcale nie nudy, tylko... Nie, no głównie tak. It's true. Ja chciałbym, Karol, żebyś mi pomógł. Możesz mi pomóc? Potrzebuję raz na jakiś czas sporadycznie ściągnąć sobie plik PNG z Google'a i trafiam zawsze na te strony. Klasyk, no. Że muszę coś... O, na przykład do miniaturki potrzebowałem, nie? Hmm? Proszę, Który download? Karol? Nie ma jakiegoś klucza, że to jest to download? Na pewno nie to. Na pewno nie to. To też na pewno nie, to czerwone. To nie, to? Nie, to jest reklama też, to. Nie, to jest też reklama. A, się dałeś łatwo zrobić. Łatwo się dałem zrobić, no. No, ja chyba wiem, które. To? Nie, nie to też, chyba. Ale spróbuj to, ale to chyba nie to. To nie, to... To nie to. A? Nie, to jest inne. Widzisz, to jest kupowanie ze stoków. Mm-hmm. No to nie wiem, Włodeczku, to nie wiem. Chyba to. I musisz poczekać chwilę. Download images here. Nie. I to jest też ta stronka. No dobra, nie pomogłeś mi. Znaczy, no ja a to w sumie nawet mogę o tym powiedzieć. To jest fajna strona. Nazywa się elementsenvato.com. Okay. To kosztuje, tego się za rok płaci. $120. I tam jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. W sensie bardzo, okay, no to... bo tam są tak, tam i przejście do premiera, czy do różnych programów, i grafiki, i wideo stokowe. Jakbyśmy chcieli robić filmy takie oparte tylko na stokach? Na luzie. Stary, spokojnie można robić całe materiały oparte o stoka. No tak, i wiesz, masz dźwięki Two Men Fighting. O! Stary, no do filmów. Mamy też Audio Jungle. Two Men Fighting with Precious. Audio Jungle. Two Men Laughing Hard. No to jest do LS-a. Audio Jungle. My powinniśmy dawać na wersję z Audio Jungle, jakbyśmy tego używali. Tak. Super, super. Jeżeli potrzebujecie... Karol, może ja pomogę ci w takim razie rozwiązać zagadkę nowego filmu Adama McKaya. No. Nie patrz w górę. No bo wymieniliśmy ze sobą tylko jedno zdanie. Tak. Ty powiedziałeś, widziałem spoko. Widziałem bardzo spoko. O, widzisz. Oglądaliśmy to na Wigilię w ogóle, 24 grudnia. Bo z rodzinką? Tak, bo to się pojawiło 24 grudnia na Netflixie. Powiedziałem, jest taki nowy film na Netflixie, może chcielibyśmy obejrzeć, co? I co usłyszałeś? Ej, to oglądamy Don't Look Up?
Jak to jest, ta pani zawsze tam jest na planie i tak, ona przeszkadza. Oni nagrywają te dźwięki. Audio Jungle. Audio Jungle. To jest zawsze ta sama od lat, stary. No dobra, widziałeś? A z kim widziałeś? W sensie, no z tatą i z teściem. Z teściem to jest teść? Z zięć? Teść. Z twoim teściem, tak. Moim ty jesteś jego zięciem. Ja jestem jego tatą. On jest moim tatą. Ja jestem jego synem. A Monika obejrzała połowę i powiedziała, nie fajne. No mi się też nie podobało. Im dalej, im dłużej myślę o tym filmie, tym mniej mi się podoba. What? No. Mi się tylko na początku nie podobał. A im dalej w las, tym bardziej mi się podobał. A to mi się właśnie początek w miarę podobał, im dalej w las, tym mniej mi się podobał. What? No. A bo? Bo mi się... Bo to się inaczej, ja nie chcę hejtować tego filmu. Dobra, to tylko... Ja tylko sprawdzę, czy ma prawo ci się nie podobać, ile ma na Filmwebie. 69. No to dużo. Dobrze, tak. No to czemu ci się nie podoba? Film jest o tym, że grupa naukowców totalnie przypadkiem odkrywa kometę, która, jak się okazuje, leci w kierunku Ziemi tak. I za 6 miesięcy z hakiem tak. Uderzy prosto w Ziemię. Tak. Film jest ogólnie o tym, co się i tak obserwuje ostatnimi czasy mocniej niż kiedyś. To jest postępujący brak zaufania do jakiegoś konsensusu naukowego na temat... Można po prostu siedzieć... Przeróżne tematy. Można siedzieć w telewizji i możesz mówić, że za 5 miesięcy świat zginie, a ludzie powiedzą, ale powiedz to tak, żeby się ludzie jednak śmiali. No ale pamiętając, że to tylko film... Ale jednak z ideologią. W sensie ja mam tak. Wrażenie, jeżeli jakieś filmy miewają ten ideologiczny taki zaśpiew, to dawno nie widziałem bardziej przeideologizowanego filmu. A, naprawdę. To ty mówisz. I to ja mówię. Serio. Skończyłem ten film oglądać, skończyliśmy oglądać ten film, to ja byłem tak, że ja nie wiem, co o tym filmie myśleć. Bo film sam w sobie jest okej. Okay, jako film. No to ja się tylko na tej warstwie zatrzymuję. Ale mi przeszkadza właśnie ta ideologizacja, no bo to okay, nie, ten okay. Film nie był wymyślony tylko po to, żeby być filmem. A on cię ma obudzić. Okej. Okay. Mamy tam figurę takiego bogatego technokraty, który jest miksem Steve'a Jobsa, Elona Muska, tak. Jeffa tak. Bezosa. Tak. Mamy prezydentkę Stanów Zjednoczonych graną przez Meryl Streep, która jest takim Trumpem w spódnicy gorszym jeszcze. Mamy super oczywiście ideologicznych tutaj Leonardo DiCaprio i... no. Ale którzy też nie są bez skazy. No Jennifer Lawrence. To wszystko jest tak podane... Że ja po prostu chyba nie mam problemu z tym filmem. Ja próbuję zrozumieć, dlaczego ten film się tak mega podoba. Serio. Przez obsadę. Okej. Okay. Przez na pewno ilość pracy marketingowej włożonej wokół tego filmu. No dobra, ale stary, Liga Sprawiedliwości miała bardzo dużo marketingu i wiesz, ludzie oglądali, co to kurwa jest. Przez reżysera. Ten jego styl, a to jest taki McKayowy tak, styl. Tak, przebitek, czasem tej ruszanej kamery z zoomami mocno, i tak dalej. Ciekawie wmontowany, to na pewno. Ma dużo takich podobieństw do Big Shorta. Big Short był zabawniejszy i ciekawszy. Big Short dużo lepszy. Vice był gorszy. Ten jest między Big Shortem a Vice'em, bo na pewno jest lepszy niż Vice, a gorszy niż Big Short. Nie jest tak, że obsada plus fakt, że to nie jest najgorszy film już dużo robi. Myślisz, że teraz tak jest? No. Ludzie tam piszą stary film dekady, ludzie piszą 10 na 10. Nie. Ludzie piszą, ja widziałem nie raz, doskonały film. No kurwa, gdzie? Nie no serio. No dobra, ale i tak jest lepszy niż Ręka Boga. No i po co takie słowa? Czasem słowa mogą ranić równie mocno jak jakaś włócznia, albo ogień, albo tasiemiec, który cię zjada od środka. Po co takie słowa? No ale i tak ty sam powiesz, że i tak Ręka Boga to też nie jest film dekady. Jest to film roku. Dla mnie. Mój najfajniejszy film. No bo to był słaby rok ogólnie dla filmografii. To był film, który w tym roku zrobił święta, nie? Ale tu są recenzje krytyków, nie? O, to masz raczek 7. Okej, okay, Michał Leszczyk 2. O kurwa, nie widziałem tego. Nie widziałem. To w ogóle, o to, ten widok, ten dobrze obrazuje te dobrze dwie osoby. Tak, ale to masz raczek też nie przesadził. Dał 7. To jest jednak... Ale dał 7, a nie 2. Chyba nie zrozumieć, co nie byś intelektem nie wyszło. Jestem przekonany, że Michał Leszczyk nie czyta komentarzy. Bez sensu jest. Każdy ma prawo do swojej opinii, prawda? Tak, ale bez sensu jest komentowanie czyjejś opinii. Stary, widziałeś komentarze pod lesem? To jest komentowanie czyjejś opinii. Nie, ale stop, nie, stop. Michał Oleszczyk, ja się mogę zgadzać, nie zgadzać, w sumie nie wiem, pewnie w połowie jego recenzji bym się zgodził, w połowie bym się nie zgodził i tak dalej, ale to jest jego opinia. To co ty masz do powiedzenia na temat jego opinii jeszcze? Nie wiem, w sumie możesz mieć. No mogę mieć, że się nie zgadzam z jego opinią. Ja się może ugryzę w język, bo faktycznie można komentować, po co jest pod złą opinię, żeby się nie wymieniać, ale... Znaczy to nie są fakty. Ale nie, chodzi bo tak, to, że to, nie, wiem o co ci chodzi. Bo chodzi mi o to, że to nie są fakty. Tak, że to są czyjeś gusta, no jak dyskutować z czyimiś gustami? No ktoś ma taką opinię, a nie inną. Tak. O, inaczej. Można się nie zgadzać, ale wtedy jak komentujesz to, że się z nim zgadzasz, to na przykład piszesz, okej, okay, mi się podobał, bo. To by się nie podobał, spoko, a mi się podobał, bo. Bo tak piszę teraz do Michała. Czemu ci film nie podobał? Czemu nie podobał ci się Nie patrz w górę? Bo na Filmwebie było tylko jedno zdanie. Ja mam problem z takim rodzajem prowadzenia narracji, jaki przedstawiono w jaki? Nie patrz w górę. No właśnie taki. Jak w tym... Co ci biedni ludzie mają zrobić u Tomasza Lisa? Takie, że jak tych biednych ludzi nie weźmiesz za rękę i nie pokażesz im, Trump to są kurwa debile, głupie, prosięta, może lecieć kurwa kometa nad nimi, a oni don't look up! Don't look up! Te,
jest narracja po prostu jak dla pierwotniaków. Ale to może warto rozwinąć, bo te aspekty, te elementy filmu, o których teraz mówisz, że pokazujesz, te tłumy ludzi, to fakt też się nie zgodzę, no ale film jest całością, nie? Tak. I odrywam go od tej ideologii. Dla mnie nie ma tam żadnego odcienia szarości i to jest takie... I teraz znowu, dla mnie jest okej, że taki film istnieje. On jest okej, tylko kiedy bardzo dużo ludzi mówi, to jest genialny film, to ja się z tym kurwa nie zgadzam. A to gdzie było w tym sensie, że jest genialny film? No sam mówisz, 6-9. No to 6-9 to nie jest 8. Widziałeś, co ludzie Oleszczykowi odpisywali? Chyba oglądaliśmy inny film. No dobra, nie błysnąłeś intelektem. Stary, pisanie Oleszczykowi. Pisanie Michałowi Oleszczykowi, że nie błysnąłeś intelektem. No wiesz, to jest jedna z trzech rzeczy, której Dark nigdy ma nie 8. A do tego jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałem, mianowicie jest różnica pomiędzy opinią twojego teścia, przy całym szacunku, na temat jakiegoś filmu. Panie Ryszardzie, pozdrawiam serdecznie. Opinią twojego teścia, który... Co masz do opinii mojego teścia? Bo chodzi o to, że on się tym nie zajmuje zawodowo. Nie zna teorii filmu, historii filmu, nie zna tych wszystkich ludzi i ich backgroundu. I opinią Michała Oleszczyka, która również na tym się opiera. Tak, ale filmu się nie robi dla krytyków. Filmu się robi dla zwykłych ludzi, którzy nie mają tego przygotowania. 100% prawda. Absolutnie tak. Ale krytycy jednak mają też w tym słowo. To jest jakiś ułamek tej całej narracji, nie? No i bo oczywiście, że taki krytyka zagłuszy tłum 100 tysięcy osób, które mówią, że to jest świetny film. No to wiesz, ale krytycy... Bo to jest tak, że jak sobie zjesz już na czymś zęby, to jest takie, że już mało co cię w życiu cieszy, mam wrażenie. Ja myślę, że Michała Oleszczyka cieszą bardzo filmy. Okej, Michałom tak. Myślę, że cieszą. Wiesz, mam takie jakieś takie czasem spostrzeżenie, że jak krytyk już szuka czegoś, to dla niego to jest to widziałem, to jest tak naprawdę ale to jest, powtórzenie tego. Ale jeżeli ktoś jest bucem, to będzie zawsze bucem. Nie chodzi o bycie bucem, tylko o bardzo wysublimowany gust, który trudno zaspokoić, ten kwestię smaku twojego filmowego i który jest zaspokajany właśnie tylko trudnymi, fabularnymi filmami irańskimi. Nieprawda, stary, no kurde, jak ci Michał odpisze, to zapytaj go, jakie komedie są jego ulubionymi. Co ty myślisz, że on nie lubi śmiesznych filmów? Nie lubi satyry? On lubi, tylko dobrą, a nie taką, że ktoś przychodzi i jebie cię, wiesz, ręką po ryju i mówi, baw się, śmiej się. Tym Jezusa, raz, dwa, trzy. Tym Jezusa. A w ogóle widziałeś, że pan się odniósł do krytyki, tylko jeszcze chyba... A naszej? Chyba nie naszej. No tylko kawałek. Tam też oglądasz. Nic tam nie będzie. ...odpowiadać ludziom, dlaczego to robię, więc będę później was odsyłał do właśnie... Nie, do widzów mówiłem, patrzcie, że jest wideo. A nudy. No tak samo jak było z Jezusem. Jezus i apostołowie normalnie chodzili, wypędzali, uzdrawiali. No nie, no dokładnie, gdzie jest tak napisane w Biblii, czyli co? Jak bierzesz ten, przedłużasz do prądu, bierzesz ten kabel, wtykasz go tu. Dlaczego tak było? Bo tak było. No bo wiesz, jaki jest dowód na istnienie Boga? Ja to zrobię, kurwa. Ktoś mówi, daj mi dowód na istnienie Boga, nie? I inna osoba wylicza, wiesz, wersety z Biblii. No psalmów 15 jest napisane, że Bóg istnieje. Księga Wyjścia. Kiedy... No. No to jest to samo, co bierzesz takie coś, to robisz tak. Why this isn't working? Jeżeli chodzi o wypędzanie duchów, Mistrzem Konstantin, kocham ten film tak strasznie. O, ja też bardzo lubię. Uwielbiam Konstantin. O, Konstantin mi się też mega podobał. A John Wick? Nie. Znaczy, widziałem... To muszę obejrzeć, bo widziałem tylko fragmenty, nie widziałem całego filmu. Znaczy, to jest inny rodzaj filmu, ale jeżeli chodzi o poziom filmu, dla mnie totalnie. Jedynka, 100%. Ale odnośnie Konstantina, to jak miałem taki moment, że tak powiem, takiego poszukiwania, jak byłem za granicą, to właśnie ten jeden z tych dni, to był dla mnie taki trudny do przeżycia, to właśnie ten moment, kiedy miałem wrażenie, że w ogóle jestem w trakcie zwiedzania piekła. To wtedy cały czas miałem przed oczami Konstantin, że jest tu bardzo niefajnie i przed czas, kurde, to jest jak w Konstantinie, zgnilizna, ludzie, którzy... Byłem tam, wiesz? Nie. Widzisz. Radek był, żartuję, to był żart, I możemy taki duży napis ironia? No problemo. Świetny film, który widziałem na VOD, na pewno nie był w kinach w Polsce. Pig, świnia, z Nicolasem Cage'em. O kurwa, jaki doskonały film. Jest to film o... człowieku, który zajmuje się poszukiwaniem trufli w lesie, mieszka w lesie ze świnią i mu tą świnię porywają. Jest doskonały ten film, jest fenomenalny. To jest połączenie Johna Wicka i Ratatouille. A Ratatouille nie widziałem. Gdzieś Ratatouille? Nie widziałem Ratatouille. A to musimy z Liną obejrzeć Ratatouille. Świetny jest! Ratatouille jest fenomenalny! O, Michał Leszek odpisuje akurat. Włodek, tylko nie ty, błagam. To jest zrodzony z pych... O, dobre, Michał, sam raz. Sam raz się wbiłeś. A, że tylko nie ty, że ty, tobie się podoba... Włodek, ty zawiodłeś mnie, no co ty? O kurwa! Ja piję, żeby zapomniał. Dawaj. To jest zrodzony z pychy i wyższości film napisany kilofem. I wyreżyserowany młotem pneumatycznym i nie mówi nic ważnego. Poza tym, że Adam McKay ma się za jednego z tych mądrzejszych i lubi się pośmiać z tych głupszych, don't.
Ja chcę jeszcze raz! Jeszcze raz, Włodek, tylko nie ty, błagam. Zrodzony z takiej wyższości na film napisany kilofem i wyreżyserowany młotem pneumatycznym. No kurwa, Michał! Temu... Jeszcze wracając... Tak jest. O, chyba nie błysnąłeś intelektem. Powiedz Michał. To, Sławek Rajda. Sławku, powiedz to Michałowi, że on jemu brakuje intelektu, skoro potrafi trzy zdania takie napisać, bo ja nie potrafię. Piękne zdanie, jakie piękne zdanie. Kuźwa, Michał jest mocny. No dobrze, drodzy państwo, to... Czekaj, bo teraz najważniejsza kwestia tego całego odcinka. Gotów? Dajcie znać, co myślicie o filmie Don't Look Up w komentarzach. Nie, teraz powinniśmy zrobić. Film Don't Look Up możecie zobaczyć na Netflixie. Tylko na Netflixie. Tylko na Netflixie. Jak się mówi, że super obsada. Gwiazdorska. Film reżysera Big Short z gwiazdorską obsadą. Leonardo DiCaprio. Już dostępny. Jennifer Lawrence. Niesamowite. Niesamowite. Wszystko. Dla zachęty może wystarczy kilka opinii krytyków. To zrodzony z pychy i wyższości. To nie ta recenzja. Dziękujemy państwu bardzo i widzimy się już tam. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, drodzy państwo. Dyskutujmy. Tylko tak. Jesteśmy w stanie dojść do czegoś nowego. Widzimy się już jutro. Pozostańcie lekko stronniczy. Idę po mój młot. Powiesz, czy ja mam powiedzieć? A nie musimy mówić? No. Gwiazdorska obsada, reżyser... Ktoś wysłał. Michał, wygrywasz ten odcinek.